Żyły w dzisiejszym konkursie. Daniel André Tante. Najlepszy jego start w Zakopanem to 2017 rok. Zajął wtedy 7 miejsce. Dzisiaj po pierwszej serii jest na miejscu 5, a więc przed szansą, by w stolicy polskich Tatr uzyskać tutaj swoje najlepsze osiągnięcie. I skacze dobrze. Nie na tyle, by wyprzedzić Mariusza Lindwika. Myślę, że nie tak daleko, by wyprzedzić Angela Niszka. Potrzebował 137 metrów. Naskoczył 134, a więc mniej więcej 3 metry bliżej od tego, o tej odległości, jaką wytypował tutaj komputer, by powalczyć o prowadzenie z Mariuszem Lindwikiem. I na trzecim miejscu, a więc wyprzedził Piotrka Żyłę. Daniel André Tante zepchnął Piotrka na czwarte miejsce. Lindwik pozostaje liderem, Laniszek jest drugi. Zostało czterech. Za chwilę Ryoyu Kobayashi, a po nim Andrzej Stękała. Mówiłem, że oni w tym sezonie walczą z sobą ramię w ramię, łeb w łeb, chciałoby się powiedzieć. Ryoyu Kobayashi, 16 zwycięstw w karierze. Przypomnijmy, przed tymi mistrzostwami świata 2019 wygrał 11 konkursów, potem jednak nie stanął na podium. Ale teraz chce po raz pierwszy w tym sezonie spróbować zaatakować podium. Bo tak to siódme pozycje go dręczą i kto wie, 135,5 metra, zielona linia została wytyczona w tym miejscu. On dostaje noty 18,5 punktu, będzie miał 2,2 punktu odjęte za wiatr, skacze 134,5. I pół, a więc według tych wyliczeń troszkę za blisko, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Lindwika. Będzie pewnie w pierwszej trójce, będzie na trzecim czy na drugim miejscu. Ryoyu Kobayashi będzie jednak pierwszy o punkt i jedną dziesiątą przed Mariuszem Lindwikiem. No, no, zrobił wszystko, co mógł, żeby dzisiaj stanąć na podium. Andrzej Stękała zaczął swoją przygodę z zawodami Pucharu Świata w 2016 roku, a później przerwa i ten 2020 sezon. I ten sezon, 15 skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej Stękała skacze bardzo dobrze i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Ryoyu Kobayashiego. Skacze 133,5. Nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktu za obniżoną belkę startową. Do tego 4 noty 18-punktowe. Jedna nota 18,5 punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w Zakopane w TTZ Neustadt. Mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja. Patrzą wszyscy. 268. Rośnie, rośnie, rośnie. Troszeczkę zabrakło. 0,3 punktu. Andrzej Stękała za Ryoyu Kobayashim. Ale to będzie najlepszy start w karierze Andrzeja Stękały, bo on w najgorszym wypadku zajmie czwarte miejsce. No tak, no tak. Ryoyu się cieszy, bo już na pewno staje na podium. Bor Pawlowicz, który ostatnio jest rewelacją. I teraz drugi po pierwszej serii. Pawlowicz ląduje. Musiał skoczyć 132,5 metra, ale czy wystarczyło? Skoczył w pierwszej serii 137. Teraz sędziowie dali 18,5 punktowe. Noty u czterech z nich 130 metrów. Za krótko, aby objąć prowadzenie. Za krótko, aby być na drugim miejscu. Czyli który będzie? Czyżby za Andrzejem Stękałą? A jeżeli tak, jeżeli będzie za Andrzejem Stękałą, to Andrzej Stękała automatycznie jest na podium! Po raz pierwszy w karierze! Co za wydarzenie! Bor Pawlowicz jest piąty! Proszę posłuchać, co tam się dzieje w polskiej ekipie. Kibice gdzieś daleko poza Wielką Krokwią, ale oni są teraz jego kibicami. Oni są teraz tymi, którzy fetują pierwsze podium w karierze Andrzeja. Ale pozostał jeszcze Halvor Egner Granerud. Ten, który próbuje polecieć tutaj po 11 zwycięstwo w tym sezonie. Granerud nad zyskokiem i nie będzie 11 zwycięstwa w tym sezonie. Nie będzie na najwyższym stopniu podium Halvora Egnera Graneruda. Patrzy, rozkłada bezradnie ręce Ryoyu Kobayashi. Wygląda na to, wygrywa ten konkurs, ale poczekajmy jeszcze do końca. 129 metrów Halvora Egnera Graneruda. Czy może pomarzmy sobie Andrzej Stękała na drugim miejscu w dzisiejszym konkursie. Odjęte 2,5 punktu za wiatr, dodane 4,7, 18, 18,5. Noty, jakie dostaje Halvor Egner Granerud. No i teraz czekamy, czeka również reprezentacja
reprezentacja Polski, już wiadomo, Andrzej Stękała na podium. Jakżeż pięknie pisze się dzisiejsza historia polskich skoków. Andrzeja siódmy, Halvor Egner Granerud dopiero siódmy. Andrzej Stękała na drugim miejscu, przegrywa tylko z Rieju Kobayashi. Andrzeju, sportowy los oddał ci coś, co ci wcześniej przecież zabrał. Pamiętamy te problemy, Andrzej, ale teraz to jest nieważne. Najważniejsze, Andrzej na drugim miejscu. Andrzeju, Andrzeju, rety, rety, jeju, chciałoby się zaśpiewać za Joanną Kołaczkowską. Andrzej Stękała na podium. Mówiłem, że on i Ryoyu Kobayashi to jak bracia syjamscy, że często w tym sezonie, w turnieju czterech skoczni, w innych zawodach, na sąsiednich pozycjach i dzisiaj też będą stali obok siebie na podium. Ryoyu, 17 zwycięstwo w karierze. Andrzej Stękała, pierwsze podium w karierze i Mariusz Lindwik dopełnia to podium. Ależ się wszystko pozmieniało. Piotrek Żyła wciągnięty swoim dobrym skokiem, wciągnął się do pierwszej dziesiątki. Dawid Kubacki otwiera tę drugą dziesiątkę, którą zamyka Kamil Stoch. Nasza czwórka walczyła dzielnie. Walczyła dzielnie, dali z siebie wszystko. Andrzej Stękała ma to, na co zasłużył. Ma to, na co tak ciężko pracował, a więc ma swoje upragnione pierwsze miejsce na podium w zawodach Pucharu Świata. Jest drugi, o 0,3 punktu przegrał z Ryoyu Kobayashim. To można powiedzieć o błysku.